Ahoj, witajcie moi mili na pracowni magnetycznego pingwinka, Synutronics Industries, komputery, doradztwo, serwis w ten późny wieczór sobotni. Tutaj już dzisiaj parę rzeczy sobie ogarnąłem, parę tych urządzeń się tutaj u mnie przewinęło. Nie wszystko nagrywam, ponieważ pewne rzeczy się powtarzają i nie ma sensu tego powielać. Aczkolwiek akurat tutaj w tej chwili mam w rękach i przed Wami jest oto Huawei P9 Lite. Stara konstrukcja, starszy telefon. Klient przyniósł dwa takie telefony. Jeden był Maxcom, którego właśnie nie nagrywałem, a był do wyczyszczenia głośnik, bo słabo było słychać. Z tym telefonem jest dosłownie problem ze złączem. Ono było tutaj zabrudzone, oczywiście, ale wyczyszczenie też nic nie dało. Ale zobaczcie, co tutaj jest w złączu słuchawkowym. Wołki. To samo było w gnieździe tutaj ładowania, ale niestety jest już chyba tak wytarte, że w ogóle nie ma ładowania. Więc klient poprosił, żeby przelutować mu złącze. Ja rozumiem to pod pojęciem wymiany złącza, więc taką czynność tutaj wykonamy. Rozłożymy sobie telefon, wybadamy sprawę i oczywiście wymienimy złącze. A więc już teraz, w tym krótkim intro, zapraszam Was na film, który pojawi się oczywiście niebawem. Ahoj! Go, yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Ahoj, moi drodzy. Witam was na pracowni magnetycznego pingwinka, Synutronics Industries, komputery, doradztwo, serwis. Na blacie mam tutaj rozłożony telefon, nasz Huawei P9 Lite. To jest VNS L21 bodajże. Ten wam prezentowałem, model. Ten wam prezentowałem i tutaj mamy płyteczkę ze złączem ładowania, które jest po prostu już tutaj stargane. Będziemy je próbować wymieniać. Pomimo tego, że ja widzę tutaj, jak sobie pęsetką, nie tą akurat, pęsetką tutaj odchylę, no to widzę, że tutaj te piny są taką czerwoną substancją poza lewane. Chyba po to, żeby, nie wiem, wilgoć się nie dostała, bo nie sądzę, żeby ktoś po prostu robił to tylko po to, żeby utrudnić wymianę tego złącza, ale my postaramy się to wymienić. Płytka jako całość oryginalną trudno znaleźć, bo bywają też podróby, które nie mają tych elementów. I co mi z tego, że złącze zacznie działać, ładować, skoro na płytce są jeszcze też inne elementy, takie jak mikrofon, który przy podróbie nie działa i ktoś to sprzedaje. No, nie wiem, no nie wiem, nie wiem, kto to sprzedaje, ale my spróbujemy. Mogę sprowadzić oryginał, ale też chcę spróbować lutować to wszystko naszym sugonem T36 i cieniutką szpilką. Tylko po to, może po to, po coś ten sprzęt kupiłem, tak? Po coś ten sprzęt tutaj się pojawił, zainwestowany, żeby trenować rączki, rączki. I oczywiście no to jest już zabawa pod mikroskopem. Bądź też na platformie IUA 1000B, którą mam tutaj z podgrzewaczem i pod czerwień, mogę to zrobić, ale ja myślę, że tutaj pod lupką sobie delikatnie to złącze poskrobiemy, oczyścimy i myślę, że będziemy sobie to lutować. I tak też zrobimy. Ja sobie tutaj przygotuję to złącze i za chwileczkę wracamy. Właśnie jestem w trakcie, wiecie, tutaj oczyszczania tego złącza. Zdecydowałem się o
nagranie tego delikatnie tutaj. Oczywiście nie mam od góry kamery, muszę to jednak tutaj sobie też troszeczkę rozplanować, ale udaje nam się tą czerwoną maś tutaj zedrzeć. Ja użyłem sobie takiego rozpuszczalnika do kleju loka. Bardzo dobrze to rozpuściło się i bardzo fajnie nam się tutaj pod tym, pod lupą to ściąga. Co prawda wy tego nie widzicie, ale musicie mi wierzyć na słowo. Bardzo fajnie to wygląda, co zresztą będzie też w relacji. W relacji zdjęciowej, fotograficznej. To możemy ładnie ściągnąć. Tutaj sobie pędzeleczkiem to, co już udało nam się oczyścić, zdejmuję. Oczywiście tu mam taką specjalny zakraplacz. Puszczę jeszcze delikatnie. Niech on się nam tutaj rozpuści dobrze. Zakręcamy, bo już nieraz miałem wypadek przy pracy i udało mi się niestety tego płynu trochę wylać, ale jeśli chodzi o płyn, jest bardzo skuteczny, ma zapach taki cytrusowy, bym powiedział soku z cytryny, ale niestety jest bardzo żrący. Muszę tą szpileczkę, może tutaj się uda. Udało się. Jednak ta lutownica będzie dobra do takich rzeczy. Bo widzę, że mi się tutaj udało wyperswadować to na zewnątrz. O, luksus. Cieniutka, więc ona będzie się do tego tutaj nadawać. Jarvis, szczoteczka do zębów ci jest potrzebna. Praktycznie już sobie całe oczyściłem, jeszcze tylko z jednej strony. O, nawet szczoteczką do zębów to ładnie schodzi. I będziemy mogli przystąpić sobie do rozlutu. Ale żeby najpierw to rozlutować, to musimy dobrze polutować. Czyli odświeżyć cynę, połączenie, żeby to ładnie nam jak się to mówi, zeszło. Chłopie ty. Zanim zaczniesz używać sugona, to ty cały grot rozwalisz. No ale dobra, to mamy. Oczyszczone, ja zdjęcie wam zrobię i być może też przez lupkę, bo mógłbym to zrobić przez mikroskop. Mamy to, jak widzicie. Dobra, odłożymy sobie telefon na bok, bo on tu nam jest zbędny. Przydałaby się tutaj, wiem co by się przydało, nie wiem czy ja to tutaj mam, miałem. Muszę was odstawić na chwileczkę, bo tu mam, tu miałem. O, to właśnie to, czyli podstawka do takich małych rzeczy. Teraz was tutaj troszeczkę przybliżę. Może, żeby było dobrze. O, działa.
Ja tutaj sobie muszę to, tą płyteczkę ładnie polutować. A w związku z tym, że ona jest taka, a nie inna, no to będzie tutaj ładnie się. Może to sobie tak weźmiemy. Dobra, jakoś tam się, jakoś to się tu próbuje trzymać. Aj, chyba nic z tego, dobra. Lepiej to chyba będzie bez tego. Najpierw musimy sobie to ocynować. Te duże tutaj piny, czyli masówki. Topnik. Rzecz podstawowa, ładujemy. Ładujemy topniczka na swoje miejsce i głowa. Dobra, może byś Jarvis włączył lutownicę. Włączymy najpierw tą. Chociaż tą też mogę sobie włączyć. Zobaczymy, co to będzie. Cyna, panocku. Jarvisku, pingwinku, czy jak tam cię zwał. Co mi tam się rozgrzewa? Łeb. W tej chwili ta duża grotówka to stacja Web 937D. Bardzo, jeżeli chodzi w miarę tej swojej klasie się nagrzewa. Jeżeli chodzi o to, dobra, to mamy ocynowane. Teraz włączę sobie drugą stację, czyli naszą rozlutownicę, żeby już nie używać plecionki, to zanim się nam nagrzeje, oczywiście Hello Summer i kawka na bok, żeby z daleka. Punkty masowe mamy ocynowane. Jak tam stoimy z naszą temperaturą? Może trochę być zeszedł do 300. 60 chociaż. Zobaczymy, czy to da radę. Rozgrzewa nam się lutownica i za chwileczkę tutaj myślę, że ogarnę. Temat wam w międzyczasie wrzucimy sobie zdjęcia na relację. Oglądajcie. Już mamy 315, 320, zaczekamy do 360, tu sobie troszeczkę muszę odejść od tego. No już jest prawie 360, mamy tutaj kompresor. Tak to działa. I punkty masowe, jedziemy. Ładnie odcynowało. Ładnie udało się rozcynować. Rozlutować i nie rozcynować, Jarvis, ale ty to gadasz głupoty.
No i oczywiście dokumentacja. Punkty masowe nam puściły. Więc teraz pojedziemy tutaj. I teraz zdałoby się może położyć tą dużą, ten duży uchwyt nasz, o. Utrzymamy sobie tą płytkę, żeby tutaj te punkty ładnie zrobić. Tylko żeby nam się to nie chciało. Tak naprawdę... wyrwać to, tutaj są elementy, muszę na nie uważać, żeby ich nie oberwać. Tutaj damy sobie topnika. Odpalę hot aira. Zadamy mu tutaj ze trzysta siedemdziesiąt stopni. No oczywiście klienci, jeszcze raz klienci, telefon był. Dobra, ja teraz się przymierzę do zdjęcia tego naszego złącza. Hot airem sobie podgrzeję, ale zanim to zrobię, to sobie naszykuję pensetę, która mi odpowiada. Jaką bym mógł tutaj zrobić? Ta będzie za słaby miała kąt. Ta już lepszy. Tak, żeby mi było wygodnie. Może i wam będę troszeczkę zasłaniał. Ale mogę podnosić. Rozlutowało się, jeszcze spadło, ale udało się. Tylko ja sobie muszę teraz bezpiecznie odłożyć, bo tu mam przewód, plącze się to, co się nie powinno plątać mnie tutaj. I tu jest 340, 60 stopni, kurde, dobra. Mamy to, tam niech się to tutaj chłodzi, od razu po odłożeniu. Złącze mamy na zewnątrz, udało się, ładnie. Ja sobie to jeszcze zerknę pod lupą. Pady wszystkie są, dziury wszystkie są, rozlutowało się, ok. Udało się. Nawet nie musiałem tej małej lutowniczki w tym momencie tutaj używać, ponieważ tutaj w tym momencie sobie jeszcze
delikatnie topnikiem zadam. Topniczkiem i lutowniczką. A może spróbujemy tą małą, co? 360 stopni ma ustawione. I oczyszczę sobie może z tego. Dobra. Udało się oczyścić. Teraz już mogę sobie zdemontować tutaj i będziemy czyścić płyteczkę. Oczywiście tutaj mamy, oczywiście czyścić płytkę stopnika. Pady wszystkie są, dobra. Takiego złącza nie mam, będę musiał sobie zamówić. Ale wyczyścimy sobie naszym specyficzkiem. Tylko gdzieś ty to złącze położył, Jarvis. Tu masz. Od razu obejrzło w kurz. Spadło tam gdzieś. Ono jest takie specyficzne. Inne niż inne. A więc na chwileczkę przerwiemy, zaraz powracamy. Płyteczkę już mamy oczyszczoną, przygotowaną do zalutowania złącza. Oczywiście złącza samego nie mam. Musimy zaczekać, aż przyjdzie, bo to dzisiaj dopiero się tutaj rozwiązało. Mogłem to już wcześniej zamówić, byłoby dzisiaj szybciej robione. Aczkolwiek no, przez weekend staram się niestety nie pracować, bo ileż można pracować. Oczyszczone. Nic tu się nie rozpłynęło. Więc będziemy lutować, ale w tej chwili jest szybka robota. Telefon mamy P-Smarta i klientce odszedł, albo odeszedł, już sam nie wiem jak to mówić, odlazł. Wyświetlacz się rozkleił. Więc my obiecaliśmy tutaj klientowi, że będziemy go tutaj odklejać. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Tutaj nie będę nagrywał tej magnetycznej przygody, bo po prostu nie ma sensu. Za krótko, a za bardzo nam zależy na czasie i klientowi też. Także działamy. Specjalna robotka. Cześć moi widzowie. Na pracowni po południu, pracowni serwisowej oczywiście magnetycznego pingwinka, przyszły złącza, a więc dzisiaj dokończamy magnetyczną przygodę z naszym tutaj telefonem Huawei P9 Lite, z którego żeśmy wylutowali złącze. Z tego wylutowaliśmy złącze.
i będziemy lutować tutaj złącze nowe. Ja przymierzałem, pasuje jak ulał, więc teraz damy topnika. Topniczka. Wkładamy nasze złącze. Sobie tutaj przyjrzę się, czy aby na pewno siedzi tak jak trzeba. Siedzi, przydałoby się, kurczę, ustawić. Nie pamiętam, jak się ustawiało tu tego mojego subona. Będę sobie musiał przypomnieć. Będę sobie musiał przypomnieć, ale to może nie w tej chwili. Tylko czemu to się robi? Ja się będę musiał nauczyć tą pracować, bo nie jest to takie hopsiu. Za to tutaj od razu mi idzie doskonale. No cóż, będę się musiał tamtą nauczyć. Nie jest tak, że się człowiek nie nauczy. Nam się ładnie to zalało. Tu też. Dobra. Tu mamy załatwione. No ale te piny to bym chciał tym sugonem załatwić. Nie pamiętam, jak się to odblokowywało. O, odblokowało się i teraz kanał
Drugi 400, tu mam 420, 460 na 430 na kanale tutaj. I tu bym sobie zrobił topniczkiem luksusowo. I tym naszym sugonem tutaj zlutował to, co trzeba, ale czy to się uda, to się przekonam tutaj. No, tu już się... zlutowały. Tu już nam się zlutowały. Ale to bez paniki. Nie siejemy. Tu musimy wspomóc się troszkę plecionką. Tylko ja tu miałem gdzieś plecionkę taką. Ciup inną, ale to sobie tu radzimy. Dobra, mamy to. Dobra, no ta, muszę powiedzieć, że ta lutownica to ma moc, kurczę, i ten grocik jest cienki. Żeby się tym nauczyć lutować, to naprawdę trzeba nie lada wprawy. Znowu trzeba topnika.
No się nam zgrzały. Ale to nic. Oj. Jeszcze tutaj oczywiście musiałem ruszyć, bo by było nieważne. Dobra. Widzicie, jak to się tutaj przydaje teraz. I przydałoby się mi tutaj teraz. Dobra, to mamy. Muszę zobaczyć to pod mikroskopem jednak. Jak sobie to polutowałem, bo kurczę nie widzę. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Dwa muszę jakoś, kurczę, rozdzielić. Nie chcę się rozdzielić. Teraz się już rozdzieliły. Jeszcze się w dodatku urwało. Dobra. Robimy to tak, żeby było dobrze.
plecionka jest. Dobra. Akurat by tutaj to było. Ładnie się to zanotowało.
To da radę. No tak, powinien dać, a jest tu jeszcze jakiś inny? Chyba nie ma. No dobra. No ale kurde, czemu to nie lutuje? Żałostwo. Wracam z powrotem już po lutowaniu naszego gniazda, wyczyszczone, wymyte. Będziemy instalować do telefonu i będziemy testować, jak to wszystko się tutaj nam przedstawia. Ale to za chwileczkę. Tutaj sobie to wszystko ogarniemy. Tasiemkę do góry. W zasadzie obie wytrzeba. Tu zapinamy naszego przyjaciela. I antenę w szynę. Wprowadzamy. Usiadę do telefonu. Wszystko zapiąłeś? Wszystko chyba zapięte. Jesteśmy tutaj. Wskakuje, ale dobra, to sobie przykręcimy śrubami. Tylko Jarvis musi wrócić do tego, jak to było skręcone. Bo tutaj tych śrub troszkę mamy. To są te czarne, a więc bierzemy te czarne od dołu. Skręcamy. Tu już w zasadzie czeka mnie. Kolejny telefon przyniósł klient. Nawet nie sprawdzałem, co za telefon, ale wiem, że złącze USB-C ma po prostu zeżarte. I my to zrobimy. Oczywiście za niedługo, jak tutaj telefon przetestuję na wizji, przedstawię Wam intro następnego telefonu.
Sprawdzimy, tylko przetestujemy telefon, czy nam wszystko działa. Telefon już swoje przeszedł. Więc w życiu, więc to się cudów nie ma co spodziewać, ale powinno wszystko być sprawne. Miejmy taką nadzieję. Tutaj dopinamy. Nasz touch. Touch ID. Czy Touch ID. No, czytnik linii papilarnych. Tutaj klejamy. Antenę. Tak to powinno być. I tak czy nie tak? Tutaj mamy wszystko. Sobie tylko przepatrzę śruby. Tutaj są wszędzie te białe śrubeczki. Na swoje miejsce. I zaraz będziemy testować telefon, tylko sobie go tutaj skręcę. Co to tak? Aha. No dobra.
Dobrze, telefon mamy skręcony. Oczywiście zdjęcia. I teraz chwila prawdy. Podłączymy sobie podładowarkę. Tą tutaj naszą. I... jedziemy z koksem. Wpięło się. Telefon pokazuje, że ładuje. Błyskawica jest. Tu w tej chwili 82%. Ja już sobie go tutaj, jak podlutowałem złącze, potestowałem i ładuję. 82% naładowane. Zobaczymy po przemyciu płyty, złożeniu telefonu, czy nam się tutaj coś wyzmienia. Czy coś dojdzie procentowo? W tej chwili telefon pobiera 0,6 ampera, czyli 600 mA. To jakiś czas temu pobierał sporo więcej. Było chyba 1,1, 1,2. Zobaczymy. Po jakiejś chwili tutaj ten telefon naprawdę sporo przeszedł. Ale dobra. Niech się nam trochę podładuje, chociaż niech 1% przeskoczy. I zostanie nam tutaj klapka do złożenia. I przetestuję telefon z kartą SIM, czy wszystko jest w porządku, czy telefonem się telefonuje. I będziemy kończyć naszą magnetyczną przygodę. Także już teraz zapraszam Was na kolejną magnetyczną przygodę, a tutaj no, problem z ładowaniem klientowi żeśmy rozwiązali, wymieniając to złącze, które tutaj trzymam w rękach. Także żegnam się z Wami na ten moment. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten telefon Huawei P9 Lite. Zabieramy się za kolejny magnetyczny przygód. Tak, magnetyczny przygód. Ahoj! Let's go! Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind.